Dzień dobry wszystkich, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzisiaj mamy niedzielę, dzisiaj mamy co? Mikołaja, tak? Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry, jak się macie, czy ktoś tutaj ze mną jest? Pierwsze co muszę powiedzieć to, dziękuję bardzo Gosi Zabłotniej za tą wspaniałą bluzę, na której piszę, bo muszę to odwrócić jakoś, żeby pokazać. Uda mi się. Uda mi się tak. I just want to nap with my cat. Czyli chcę tylko spać z moim kotem. Także słuchajcie, to musiałam pokazać. Gosia, dziękuję Ci bardzo za tą bluzę. Jest śliczna. Cześć Wam, cześć Aneta, cześć, cześć Marek, cześć Ala. Cześć Ania. Witam wszystkich serdecznie. Zbieracie się tutaj powoli. Dzisiaj mamy niedzielę, 6 grudnia. To jest live. To jest live, jestem live, bo czasami widzę, że się dziwicie i nie wiecie, czy ja jestem live, czy to jest watch party, czyli takie wspólne oglądanie. Słuchajcie, cześć, o widzę, że tutaj wszystkie moje dziewczyny ze szkolenia Stań się bogatą kobietą. Bardzo się cieszę, że jesteście. Cześć, słuchajcie, więc tak, szybko parę takich oczywiście spraw organizacyjnych, które jak to zawsze muszę powiedzieć, nie było mnie tutaj pewnie z 2 tygodnie, nie robiłam live, a to jest live numer 43. Bardzo dużo nowych osób dochodzi do grupy, jest na, słuchajcie, 8600 osób w tym momencie, grupa rośnie niesamowicie, więc jeżeli jest to Twój pierwszy live, to bardzo Cię proszę, idź do modułów, moduły znajdują się, jak wchodzisz do grupy, jest zdjęcie kobiety, która trzyma pieniądze pod spodem, w takich chmurkach są moduły, po polsku moduły, po angielsku units, w innych językach nie wiem, ponieważ jesteście w różnych krajach, to macie Facebook ustawiony po prostu w różnych językach, więc musicie sobie to znaleźć i tam znajdują się 42 live'y moje, gdzie to będzie 43, gdzie tłumaczę krok po kroku dokładnie, co należy zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy. Więc jeżeli jesteś nowy, jeżeli jesteś nowa, jest to Twój pierwszy live, to najlepiej będzie, jeżeli po prostu zaczniesz od samego początku, tak? Nie zaczynam od końca, nie zaczynam od środka, zaczynamy od początku. Czyli też te osoby, które w ogóle niedawno weszły do grupy i nie wiedzą, że takie moduły istnieją i myślą, że tylko tutaj my siedzimy i się cieszymy z sukcesów, to kochani, bardzo Was proszę, jeżeli chcecie mieć zmianę i rezultaty w swoim życiu, musicie wejść do modułów, przesłuchać moje wszystkie live'y, jest ich, jeszcze raz powtarzam, to będzie 43, czyli powiedzmy na oko 40 godzin macie tam taki materiał, który spowoduje, że Wasze życie przewróci się do góry nogami i zaczniecie mieć więcej pieniędzy, przestaniecie się odblokowywać. Więc wszelkie osoby, które wrzucają posty, które mają jeszcze pytania, pierwsza podstawowa rzecz, czy obejrzałeś wszystkie moje live'y? Jeżeli tak, zastosuj. Jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, to oglądaj dotąd, dopóki Ci to nie kliknie. Bo wierz mi, że to wszystko działa. Widzicie, jakie są sukcesy ludzi? Co chwilę, codziennie ktoś wrzuca posty, że dostał pieniądze, spadły mu z nieba, znalazł na ulicy, dostał zwrot, no po prostu pojawiły się na koncie nie wiadomo skąd, tak? Tak działa prawo przyciągania. Więc żeby to samo działo się w Waszym życiu, musicie zastosować to, czego uczę w tych live'ach. I ja wiem, że jest ich. Mówię, to będzie 43 i czasem ktoś mówi, o Boże, ale takie długie, ale tego tyle jest. Hello, chcesz zmiany w swoim życiu? Chcesz tych pieniędzy czy nie? Jeżeli chcesz, to przesłuchasz i zastosujesz dokładnie to, czego tam uczę. Bo te osoby, które mają tutaj sukcesy i codziennie je wrzucają, właśnie to zrobiły i ich życie się zmienia. I czy to trwa tak długo? Wszystko zależy od tego, kiedy to zastosujesz. Jak długo sobie mówisz, że nie masz pieniędzy, jak długo siedzisz w energii braku, wszystko od Ciebie zależy, czy siedzisz w niej 20 lat, czy siedzisz w niej może, nie wiem, półtorej roku, to od tego zależy, czyli nie denerwujmy się, bądźmy cierpliwi, ok? Czyli to jest zawsze na początek, jeszcze raz powtarzam i będę zawsze to powtarzać, zawsze, 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 moduły i wszystkie moje live'y, na pamięć praktycznie, dopóki nie zrozumiecie, o co chodzi, nie zaczniecie stosować, to od samego patrzenia na pieniądze cuda nie będą się działy. Zmieniamy swoje myślenie tutaj w głowie, tak? Dobra, więc co chcę jeszcze powiedzieć? Kolejna taka rzecz. Wczoraj zakończyło się szkolenie Stań się bogatą kobietą. To była pierwsza edycja, było wspaniale. Naprawdę wow, mega energia, także pozdrawiam wszystkie kobietki, które tam były. I od razu chcę powiedzieć, słuchajcie, bo widziałam tutaj takie komentarze, to szkolenie było zrobione dla kobiet, ponieważ ja jestem kobietą, tak? Więc trudno, żebym zrobiła szkolenie Stań się bogatym mężczyzną, skoro jestem kobietą. Ale, moi drodzy, moje szkolenia, bądź magnesem na klientów, czy otwórz się na zarabianie większych kwot, to są szkolenia również dla mężczyzn, tak?
Więc tutaj nie ma żadnego problemu, możecie z nich korzystać jak najbardziej. Styczeń, luty, styczeń niestety już jest zamknięta lista, ale można zapisywać się na listę rezerwową. Także panowie, nie czujcie się obrażeni, że zrobiłam szkolenie Stań się bogatą kobietą, ponieważ ja jestem kobietą. Także, prawda? No, także to jest to, a jeżeli ktoś by chciał, to druga edycja Bogatej Kobiety będzie w marcu, można do mnie pisać i się zapisywać. Czyli co? Będę przechodziła tak, najpierw przejdę do pytań, a potem tutaj powiem o dzisiejszym temacie, dobrze? Więc przejdę sobie, zobaczę, jesteście tutaj? Kogo my tu mamy? Sandra, Dana, Marietta, Kasia, dziękuję bardzo. Dorotka, o proszę, Agnieszka, Sabinka. Super, Justyna. Cześć, Justyna też. O mój Boże, wszystkie moje kobiety tutaj są. Jak bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Już przechodzę do pytań. Karolina, cześć, cześć. Już przechodzę do pytań i będziemy wszystko omawiać i też powiem, jaki dzisiejszy temat będziemy przerabiać. Dobra, gdzie jest ten post? Jak się macie? Jak Wam mija dzień? Kto jest dzisiaj w energii pieniądza? Powiedzcie mi, kto jest w energii pieniądza dzisiaj? To się czuje dobrze. Są, dziewczyny są, widzę. O, Krysia też. Gosia, Gosia! Dziękuję, mam. Powiedziałam na samym początku live'a, dziękuję, Gosia Zabłotne. Przepiękna bluza, wiecie, że ja mam koty i tutaj właśnie jest, że ja tylko chcę spać z moimi kotkami. To jest prawda, więc dziękuję za tą bluzę, Gosia Zabłotnia. Specjalnie dla Ciebie. Naprawdę jest przekozy, super. Uwielbiam. Dobrze, idziemy z pytaniami, moi drodzy, przepraszam już. Więc tak, zaczynam od początku. Renata pyta, co zrobić, kiedy wydanie 10 zł to problem? Naprawdę się ich nie ma w tym samym nastroju, daleki od pozytywnego. Więc oczywiście, Renata, pierwsze moje pytanie do Ciebie jest, czy obejrzałaś wszystkie moje live'y na grupie? Dlatego, że zadawanie pytań bez obejrzenia tych live'ów, no to tak jakby no, chcesz tak jakby na skróty dostać odpowiedź. A tutaj do przerobienia jest naprawdę trochę tych rzeczy. Zaczynamy od uporządkowania po prostu swojego mieszkania, swojej całej przestrzeni i później po kolei zaczynam od wdzięczności. Ale ja właśnie napisałam tytuł tego live'a dzisiaj, tak? Jeżeli uważasz, że 10 zł to jest mało, nie wiem, znajdziesz złotówkę, znajdziesz 2 złote i to jest po prostu dla Ciebie mało, to ciężko Ci będzie przyciągnąć większe kwoty. Czyli tutaj, co zrobić, kiedy wydanie 10 zł to problem, naprawdę się ich nie ma. Zacznij być wdzięczna za to, że masz 1 zł, że masz 5 zł, za to, że masz dom nad głową. Pamiętajcie, wdzięczność to jest klucz do pieniędzy, do wszystkiego, do dobrobytu, do po prostu wszystkiego, tak? Musimy być wdzięczni, ja to tłumaczyłam wiele, wiele razy. Zaczynamy być wdzięczni za to, że mamy 1 złotówkę. Ja, jeżeli znajduję 1 grosz, bo cały czas mi się to zdarza, znajduję 1 grosz na ulicy, to ja tak samo jestem za niego wdzięczna. Biorę do kieszeni i jestem przeszczęśliwa, tak? Więc trzeba nie patrzeć na to, że o, tylko 10 zł, o, mam tylko 10 zł, jak mam być wdzięczna za 10 zł? Musisz być wdzięczny za cokolwiek masz w tym momencie, bo jeżeli jesteś za to wdzięczny, tu się zwiększa energia, dajesz temu uwagę, energia podąża za uwagą i wtedy mówisz, tak, poproszę tego więcej. A kiedy mówisz, tylko 10 zł, jak mam być wdzięczna za 10 zł? Tak naprawdę to nawet nie mam 10 zł. A masz dach nad głową, masz jedzenie w lodówce, trzeba być za takie malutkie rzeczy wdzięcznym. Ja powtarzałam wiele razy, że te osoby, od których ja się uczę, jedna miała 4 dolary i spała w samochodzie, bo nie miała pieniędzy, dzisiaj zarabia $1 000 000 na miesiąc, tak? Trwało to 7 lat. Zaczęło się od wdzięczności, od tego, że w ogóle mogła spać w tym samochodzie, tak? Zobaczcie, zaczynamy od tego, co po prostu w ogóle mamy. Nie, że o, mam tylko 10 zł, to tutaj to już nie ma za co być wdzięcznym. Mówię, ja jestem wdzięczna za 1 grosz, tak samo jak jestem wdzięczna za to, że od kogoś coś dostanę. Jestem wdzięczna, Gosia, że przysłałaś mi taką piękną bluzę. Dziękuję za wszystko, co dostaję, każdą jedną rzecz. Nawet mówię, ten 1 grosz. Czy dostanę 5 zł, czy dostanę 10 zł, czy dostanę 1000, czy dostanę 20 tysięcy. Jestem tak samo wdzięczna i przez to otwieram się na więcej tego samego. Więc Renata, moje moduły i wdzięczność. Zawsze, kiedy wejdziesz w energię braku, musisz powrócić do wdzięczności. Bo jak się odczuwa tą wdzięczność? Czujesz takie ciepło na sercu.
Dziękuję, 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 że mam, że jestem zdrowa, że moje dzieci są zdrowe, że mam jedzenie, że jest ciepło w domu. Nie jest to możliwe, żeby ktoś z Was nie miał jednej rzeczy, za którą może być wdzięczny. Nie ma takiej możliwości. Za wszystko powinniście być wdzięczni. Dlaczego? Dlatego wdzięczność jest po prostu kluczem do dobrobytu, kluczem do tego, żeby mieć więcej. Czyli to jest to. Dalej, Agnieszka. Jak przeskoczyć z poziomu zarobków 5 tysięcy na 10 tysięcy, czy z 10 na 15? Jak manifestować, jakie kursy, szkolenia zrobić, żeby stać było człowieka na spokojne życie? Przede wszystkim, Agnieszka, znowu też pytanie. Czy obejrzałaś wszystkie moje live'y? Tak? To jest live 43. Jest tego dużo? Jeśli ktoś narzeka, że jest dużo, albo chcesz te pieniądze mieć, albo nie. Albo chcesz odblokować, albo nie. Ja słucham moje mentorki po nocach. O 3:30 rano, kiedy ona jest wtedy live w Kanadzie, na przykład. Tak? Więc co? Chcę więcej? To robię też więcej, tak? Więc Ania, do przesłuchania moje live. I teraz tak, jeżeli chodzi tutaj o szkolenia. Moje szkolenie, otwórz się na zarabianie większych kwot. Tam jest wszystko, co Ci pomoże. Tam uczę minimum, maksimum energetyczne, jest dużo fizyki kwantowej. Tam jest 19 godzin. To szkolenie można się zapisać w styczniu. Lista jest zamknięta, ale możesz zapisać się na listę rezerwową, jeżeli ktoś na przykład zrezygnuje, nie da rady, bo link do tego szkolenia, do płatności będę wysyłała pod koniec grudnia. Więc jeśli ktoś na przykład nie będzie mógł, wtedy skakujesz na takie miejsce. Także jeżeli ktoś chce, to mówię, lista jest zamknięta, ale rezerwowa, może się zapisać, akurat może się uda i dostaniesz to miejsce, czemu nie? Także na tym szkoleniu ja uczę właśnie, jak przechodzić w te większe kwoty, gdzie stoimy w jednym miejscu, bo słuchajcie, no mamy taki termostat, my jesteśmy ustawieni, że tutaj po prostu stoimy na tej kwocie i nie możemy przejść dalej i nie wiemy dlaczego. I ja też nie wiedziałam dlaczego, a okazuje się, że jest do tego odpowiednie myślenie, żeby to przerobić. Następnie Kasia. Marta, może się spotkałaś z czymś takim, albo jest w modułach, a jeszcze nie dotarłam do tego. Potrafię przyciągać, mówię o sobie, nawet złota rybka, tylko kurde, problem w tym, że mi wycieka kilkukrotnie więcej. To się powtarza już tak długo i nijak nie mogę sobie z tym poradzić. Już mam stres z tym związany, przyciągam niestety również różne odkurzacze, wysysacze pieniędzy. Kasia, moja droga, pytanie podstawowe, czy obejrzałaś wszystkie moje live'y? Druga sprawa jest taka, też w grupie są, pamiętajcie, oprócz live'ów są tematy. Trzeba wejść w zakładkę tematy i tam również jest dużo moich postów, które napisałam. Tam napisałam przekonania negatywne, jakie możecie mieć, które mogą Was blokować, bo w większości my mamy coś negatywnego, podświadome jakieś przekonanie, które jakby rządzi w naszym życiu, a my w ogóle nie jesteśmy tego świadomi. I tu, Ty tutaj jesteś zdecydowanie w energii braku, czyli musisz wejść znowu w energię pieniądza, dlatego cały czas Ci to ucieka. Albo może być tak, że na przykład masz i musisz szybko wydać, musisz coś kupić, bo za chwilę nie będzie, tak? I dlatego te pieniądze Ci cały czas uciekają. Także tutaj trzeba by sprawdzić dokładnie, co to może być, ale no musisz przesłuchać moje live'y, żeby tutaj do tego dojść. Na pewno jesteś w energii braku, to na 100%, tak? Czyli co robimy? Wracamy do energii pieniądza. Przez co? Poprzez bycie wdzięcznym. Już sobie włączę tutaj komentarze. Kogo tutaj mam? Karolina, Karola, cześć, cześć, cześć Madzia, cześć Estera, witam Was serdecznie. Dobra, idziemy dalej. Zosia też witam, witam Ela, super. Sylwia pisze, czy też tak miałaś, że idziesz z duchem w obfitości i nagle z niego spadasz? Trudno jest wrócić, zbudzić szczere emocje, wdzięczności, co robić, żeby wrócić na dobrą ścieżkę? Czyli Sylwia, nie mam tak, że spadam, bo jestem już mocno w tym. Wiadomo, że każdy ma zły dzień, to się może zdarzyć, ale Twoim zadaniem jest uspokoić się, tak, i powiedzieć, że zawsze wszystko działa na moją korzyść, tak? Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Ja powtarzam, dwie najlepsze afirmacje, jakie są, to jest zawsze wszystko działa na moją korzyść i mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać, tak? To są te dwie rzeczy, czyli tutaj musisz znowu powrócić, za każdym razem, gdy wejdziesz w energię braku, musisz poprzez wdzięczność wrócić do energii pieniądza. Dziękować za to, co masz w tym momencie i uspokajasz się. I w momencie, kiedy Ty się uspokajasz, wiem, że i tak zawsze wszystko działa na moją korzyść. Ta sytuacja, w której jestem w tym momencie, ona i tak działa na moją korzyść i ona się skończy dla mnie dobrze. Czyli oczekuj zawsze najlepszego. Nie sabotujemy się, nie mówimy, że nigdy nam nie wychodzi, a co teraz będzie, teraz wypadłam z energii pieniądza, to już będzie tragicznie. Nie. Okej, wypadłam dzisiaj, ale zaraz wrócę.
Nawet niech to potrwa jeden dzień, dwa dni albo trzy dni, ale ja wrócę z powrotem do tej energii pieniądza, czyli nie czujemy się źle, nie obwiniamy się, co ja takiego robię, bo dzisiaj nie czuję się dobrze. Różne rzeczy mogą nas wytrącić z tej energii pieniądza. Może to być rachunek, prawda? I naszym zadaniem jest powrócić, uspokoić się i powiedzieć sobie, no tak, dostałam rachunek, ale chcę mieć gaz, chcę mieć energię, chcę mieć komórkę, chcę mieć to, chcę mieć internet, to muszę płacić za to, tak? Po prostu my się uspokajamy, że zawsze wszystko działa na naszą korzyść i mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. To są tak podstawowe dwie, że powinniście mieć je po prostu na czole napisane, bo one są najlepsze, bo one Was wprowadzą z powrotem w energię pieniądze. Czyli tutaj to było dla Sylwii. Jak sobie wytłumaczyć, że nie... Aneta jeszcze widzę, ale Was tutaj jest, 147 osób. Jak sobie, Bogusia pyta, jak sobie wytłumaczyć, że nie każdego mogę wspomóc drobną kwotą, żeby nie mieć wyrzutów sumienia? Spotykam tyle osób, że jak obliczyłam, tak bym miała każdemu dać 50 centów, to miesięcznie by wyszło z 200 euro, a to dla mnie jest dużo. I tutaj jest, Bogusia, pierwsza rzecz jest taka. Po pierwsze, ty decydujesz, komu chcesz pomóc, a po drugie, najpierw to, co mówię, wypełniasz siebie miłością, czyli najpierw dbasz o siebie. Czyli to nie ma być tak, że ty idziesz i będziesz pomagać wszystkim i ty zostaniesz z jednym euro, bo to nie o to chodzi. Tylko ty masz wypełnić siebie, ty masz zapewnić najpierw bezpieczeństwo sobie i pieniądze sobie, a wtedy możesz pomóc wszystkim innym. Czyli nie chodź po ulicy i zastanawia się, o, temu chcę dać, tamtemu chcę dać, tamtemu chcę dać, przychodzisz do domu i nie masz nic. To nie może być tak, z pustego nic nie dasz. Czyli zobaczcie, tak samo jak przecież wsiadamy do samolotu i co? Najpierw musimy założyć sobie maskę, prawda? Nie komuś innemu, tylko sobie. Więc najpierw sobie pomagamy, czyli ty najpierw masz zająć się sobą. Witaj Małgosia, Grzegorz, witajcie Kasia. Cześć Ela, dziękuję bardzo. Więc najpierw pomagasz sobie, czyli miłość do siebie, pewność do siebie, tak? Bo ja widzę, że tutaj tego brakuje, że tego tutaj u ciebie nie ma. I co ja zawsze powtarzam i polecam, bo mam tutaj, to są nagrody. Zaraz będzie losowanie na bogatej kobiecie, dziewczyny, szykujcie się. Więc tak, codziennie kochaj siebie, okej? Okay? To jest książka dla wszystkich osób, które po prostu nie czują się pewnie, nie kochają siebie, czują się zdołowane, nie wierzą w siebie. Codziennie kochaj siebie. I druga książka, która jest też bardzo fajna, bardzo ją lubię, może nie każdy lubi Beatę Pawlikowską, ale ona świetnie to tłumaczy. Jestem szczęśliwym singlem i to nie jest książka tylko dla osób, które po prostu są singlami, tylko to jest dla osób, które chcą po prostu zrozumieć, dlaczego, może albo takie osoby, które szukają akceptacji od innych osób, nie czują się kochane, myślą, że to ktoś im coś robi, prawda? Najpierw miłość do siebie, miłość do siebie, miłość do siebie. Najpierw ty jesteś numer jeden, wtedy możesz pomóc innym ludziom. Pakujemy do siebie dużo miłości. Także ta książka Jestem szczęśliwym singlem. To są te dwie, które są naprawdę rewelacyjne. Tak? Super, Kasia, czytam Pawlikowską. Twój life, najlepszy prezent mikołajkowy. Dziękuję bardzo. Właściwie to zapomniałam, że dzisiaj te mikołajki, oprócz tego, że... chyba 1000 osób chciało dodać to samo wideo z rozpakowywaniem paczki Mikołaja, więc jak to byliście wy, to nie wrzuciłam 50 osób, bo to niemożliwe. Ania Babiarz, więc tak, to jest Louis Hay. Jeszcze raz pokażę tutaj. Louis Hay, codziennie kochaj siebie. To jest to. I Beata Pawlikowska, już pokazuję jeszcze raz. Jestem szczęśliwym singlem. Ok? Dobra. Elżbieta Rozalia, cudnie mówisz, słucham Cię pierwszy raz. Cześć Elżbieta, bardzo mi miło. Zapraszam do obejrzenia moich wszystkich live'ów, które znajdują się w modułach. Myślę, że na pewno Ci pomogą i znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Czyli Bogusia, tak jak powiedziałam, miłość do siebie. Najpierw dbamy o siebie, a potem pomagamy wszystkim innym. Bo pamiętajcie, jeżeli ja nie mam pieniędzy, to jak ja mam pomóc tym, którzy ich nie mają? Dopiero ja muszę je mieć, żeby pomóc innym. Więc trzeba się zastanowić nad tym, tak? Co mamy tutaj dalej? Oglądałam wszystkie, Agnieszka, oglądałam wszystkie live'y i pomaga mi to, ale zawsze jak czuję się dobrze i jestem w energii pieniądza, to mój mąż wymyśli coś takiego, że od razu wybija mnie z tej energii. A nie da się tego ignorować. To nieraz są naprawdę bardzo okropne rzeczy. Czasami naprawdę trudno mi się potem pozbierać, ciężko mi potem powrócić do energii pieniądza. Co wtedy mogłabym robić, żeby łatwiej i szybciej powrócić do energii pieniądza? Agnieszka, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to twoja pewność siebie, twoja miłość do siebie kuleje bardzo mocno. Tego właśnie uczyłam teraz przez 5 dni na Stań się bogatą kobietą. Bo tam praktycznie chyba jest 7 godzin, jeżeli się nie mylę.
dziewczyny wiedzą, które tutaj są. Tam właśnie czułam tego, dlaczego miłość do siebie jest numer jeden. To jest najważniejsze. Czyli ty, kiedy pokochasz siebie bardziej, staniesz się pewną kobietą, tak? To nie będzie takich sytuacji. Dlatego jeszcze raz mówię, jestem szczęśliwym singlem, książka dla ciebie i codziennie kochaj siebie. Tak samo Louis Hay, miłość do siebie, słuchajcie, to jest podstawa, to jest numer jeden, którą po prostu, ja widzę, że tutaj w ogóle większość ludzi ma z tym ogromny problem. Jeżeli ty nie jesteś pewna siebie, to po prostu energia twojego męża wygra i będziesz chodziła zdołowana, będziesz po prostu taka biduleczka i za każdym razem, gdy on ci coś powie, to po prostu ty nie będziesz sobie z tym radziła. Także to jest to, polecam dwie książki, naprawdę to jest proces, żeby pokochać siebie, ale od razu mówię, że to jest to. Powracać do moich live'ów, słuchaj moje live'y, weź sobie na słuchawki, idź do drugiego pokoju, ignoruj, nie zwracaj uwagi. Też chyba są dwa live'y, w których tłumaczę, jak mamy nie zwracać uwagi na to, co po prostu mówią inni, jak oni nas krytykują. Czy jest to osoba, z której ty chcesz brać przykład, czy ona sobie radzi tak w życiu, czy ona ma sukces, chcesz jej słuchać, czy nie. Jeżeli nie, to idź tam, gdzie energia cię wyciąga do góry. Przyjdź do tej grupy, zobacz, co tutaj się dzieje, posłuchaj moich live'ów, moja energia zawsze wyciągnie cię do góry. Na słuchawki, na spacer, wyjdź z psem, nie wiem, poleż sobie z kotem, posłuchaj tego, co ja mówię, od razu będziesz mieć lepszy humor, tak? Zawsze najsilniejsza energia wygrywa, więc jeżeli twojego męża jest silniejsza, to wygra ona i będziesz zdołowana. Nie o to chodzi, tak nie można. Musisz siebie wzmacniać od środka, tak? Ania, u mnie też brak miłości do samej siebie. Mhm. Oraz kody podświadomości. Bardzo dużo osób ma z tym problem. Aneta, bardzo potrzebuję twoich słów dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Dziękuję, że jesteś. Miło mi bardzo. Cieszę się bardzo. Ania, no idę dalej. Jak pisałaś tam pytanie, to na pewno zaraz do niego dojdę, a jak nie, to możesz tutaj jeszcze raz napisać. Dobrze. Ina pisze tak. Jeżeli istnieją wskazówki, na co mam zwrócić uwagę podczas wizualizacji dotyczącej zakupu własnego mieszkania, będę bardzo wdzięczna za poruszenie tego tematu. Słuchajcie, więc tak, Ina. Pierwsza rzecz i dla wszystkich również. Jeżeli nie ma Was jeszcze w grupie Filipa Konweckiego Prawo Przyciągania wedle Neville'a Goddarda, to ja Was tam zapraszam. Jeżeli ktoś mógłby tutaj wrzucić link do tej grupy, to byłoby bardzo super, ponieważ my tutaj oczywiście mówimy o pieniądzach, ale to wszystko, czego ja uczę, to jest oparte tak samo na naukach Neville'a, no to ja składam to wszystko w całość, wszystkie puzzle, to czego ja się uczę od moich mentorek, książki, wszystko składam w całość i ja przedstawiam Wam to tutaj w najbardziej zrozumiały sposób. Robię to po prostu, to jest jakby moja taka metoda, to jestem ja to poskładałam w całość, tak? Także tak to wygląda, ale tam w tej grupie bardziej Filip właśnie uczy jak można sobie tego typu właśnie rzeczy robić, czyli jak wizualizować, jak sobie wyobrażać, że mamy już to mieszkanie, więc zapraszam Cię, żebyś sobie poszła do tej grupy, możesz zadać dokładnie samo pytanie. Co robisz? Zasypiasz w nocy z myślą, jak na przykład wprowadzasz się już do tego mieszkania, albo jak masz pierwsze święta już w tym mieszkaniu, tak? Więc w ten sposób to robimy, czyli idziemy, jak to się mówi, Boże, idziemy do sceny końcowej, tak? Czyli idziemy do sceny końcowej, gdzie zamykamy oczy. Przeważnie robimy to przed snem. Tak jest najlepiej, gdy już jesteś w tym takim momencie po prostu usypiania. O, tutaj widzę, że Estera dała dobrze. Może mi się uda ten komentarz. Chciałam go... Pin comment. O, jest. Udało się. Chyba mi się udało. Tak, dobra. Więc przed snem to robimy, wyobrażamy sobie, wczuwamy się i ufamy, że to mieszkanie już jest nasze. Gdy zboczy, Aga pisze, gdy zboczę z toru, córka mówi, idź posłuchaj Marty. Super, dziękuję, pozdrowienia dla córeczki. Czyli Ina, tak jak powiedziałam, grupa Filipa. Wszystkim polecam grupę Filipa, wszystkim, naprawdę tam możecie się dowiedzieć o prawie przyciągania po prostu wszystkiego. Najwyższy poziom, nie ma drugiej takiej grupy, to są dwie grupy bliźniacze. Moja i Filipa, my jesteśmy po prostu tak, więc naprawdę rewelacyjne. Ela pisze tak, mam dwójkę dzieci w wieku 4 lat, dzięki Tobie zaczynam nie popełniać błędów, jak popełniono z nami. Kupiłam im najpierw świnki skarbonki, ale odkąd słucham Ciebie, kupiłam im i nam puszki, gdzie widnieją pieniądze euro. Może masz jakąś fajną afirmację, którą można by było dzieciom mówić, czy po prostu można zastosować te afirmacje, które ja stosuję. Na przykład kocham pieniądze, a one kochają mnie, pieniądze są wszędzie itd. I teraz tak, słuchajcie.
Ja bardzo, Boże, gdybym ja w dzieciństwie, gdyby mnie w dzieciństwie ktoś mówił, że mam więcej pieniędzy, mogę wydać, to pewnie nie musiałabym przez tyle lat szukać odpowiedzi na pytania, dlaczego nie mam pieniędzy, dlaczego pieniądze mi uciekają, ale wiadomo, nie można obwiniać rodziców, no bo skąd oni mają wiedzieć, oni tego nie wiedzieli, prawda? Więc no, z czasem ja do tego doszłam. I słuchajcie, zaraz odpowiem tutaj na Twoje pytanie, Ela, tylko pamiętajcie, uważajcie, co Wy mówicie dzieciom, dlatego że zobaczcie teraz na siebie, musicie sami przerabiać swoje przekonania, swoje, naprawiać swoje myślenie, dlatego że w dzieciństwie Wam mówiono, a nie mogę się tego kupić teraz, bo nie mam pieniędzy, a tamtego nie mogę kupić, bo jest drogie, na pieniążki to trzeba bardzo ciężko pracować, na pewno tak mieliście mówione, prawda? Albo pieniądze mają tylko bogaci ludzie, tego typu rzeczy. Czy nawet w filmach, czy nawet reklamy, słuchajcie, ciągle bierz kredyt, albo nie ma pieniędzy, albo chcesz pożyczkę. Jesteśmy cały czas programowani, tak? I tak jest od dzieciństwa, więc nie róbmy tego naszym dzieciom, tylko po prostu dobierajmy dobrze słowa, idziemy do sklepu, to nie mówmy, nie mogę ci tego kupić, bo to jest drogie, albo na to nie mamy pieniędzy, albo tylko bogaci mogą to kupić, albo nie, po prostu nie mówcie takich rzeczy, musicie uważać, co mówicie. Dobierajcie po prostu dobrze słowa. Dlatego ja, pytasz mnie teraz, Elżbieta, która afirmacja jest najlepsza. Zawsze, tak jak powtarzam, co ja zrobiłam? Nie wiem, czy wszyscy widzieli, ja pokazywałam może raz i tu akurat odnośnie tego pytania specjalnie ją sobie przyniosłam. Ja zrobiłam specjalnie dla dzieci taką skarbonkę. Tak? Mam więcej pieniędzy niż mogę widać. Widzicie? Tutaj nawet 100 dolarów jest. Stóweczka. Stóweczka jest włożona, słuchajcie. I ona tu jest i ja sama nawet na to patrzę. Więc ja zrobiłam tą skarbonkę po to, właśnie z myślą o dzieciach, żeby, bo to jest tak, można wrzucać, tutaj jest koreczek, także można to wyciągnąć, ale słuchajcie, o to chodzi, że mam więcej pieniędzy niż mogę wydać, żeby dzieci, które już umieją czytać, tak, które już umieją czytać, żeby mogły cały czas patrząc na to, widzieć, mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać, mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. Co znaczy, że zawsze mam pieniądze, że pieniądze zawsze są, bo one muszą wiedzieć, że pieniądze po prostu zawsze są. Więc to jest to, co powiedziałam tutaj, Ela, już zwróciłam Ci zdjęcie w komentarzu i sobie ją przyniosłam tutaj, tą skarbonkę specjalnie, żeby to pokazać. To jest najlepsza afirmacja, jaka może być po prostu na świecie, najlepsza. Ja ją cały czas sobie powtarzam tak samo. Także dla dzieci ja to polecam, Ela, polecam. Myślę, że mam więcej pieniędzy niż mogę wydać, jest nawet lepsze niż dla dzieci, niż kocham pieniądze, a one kochają mnie. Myślę, że samo to, żeby dzieci widziały, że nie są w braku, że muszą już nie wiem jak pracować ciężko, że one jak się urodziły w biednej rodzinie, to one nie mogą mieć tych pieniędzy. Nie, żeby one już sobie kodowały nowe programy, tak? Czyli nigdy nie mówicie po prostu negatywnie na temat pieniędzy, nigdy, nigdy, ani kasa, ani forsa, żadne takie negatywne rzeczy. Madzia Panek pisze, moi chłopcy dostali dziś takie skarbonki od Mikołaja, cieszę się, bo Ty kupowałaś, tak pamiętam. Ela, super, tak, Ela, słuchajcie, aha, jeżeli ktoś chce, można kupić, słuchajcie, moja strona, nazwa mojej strony jest bardzo prosta, pokochajpieniądze.pl. Po prostu, nie ma tutaj żadnych jakichś, także tak, Ela, można kupić na pokochajpieniądze.com, pokochajpieniądze.pl, są tam kubki, słuchajcie, są skarbonki, wszystko jest z tymi afirmacjami, kto ma ochotę, to oczywiście zapraszam, wiem, że Mikołaj dzisiaj, ale myślę, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, warto, żeby dzieci, które już umieją czytać, żeby po prostu coś takiego miały, żeby czytały i żeby wiedziały na przyszłość, że one zawsze mogą mieć te pieniądze, tak, że to nie jest nic złego, żeby one nie myślały, że muszą zrobić 20 fakultetów, mówić w 50 językach i urodzić się w bogatej rodzinie, żeby miały pieniądze. Nie, trzeba po prostu im już wprowadzać te nowe programy, tak? Także to jest to, tutaj Ela, tobie powiedziałam. Aneta pisze tak, Martuś, czy mogłabyś zrobić live, w którym opowiesz tak z grubsza historię twoich mentorek? W jednym z live'ów wspomniałaś, że jedna z nich była na dużym minusie. I 300 tysięcy dolarów i tak zmotywowała siebie do osiągnięcia i tak zmotywowała siebie do osiągnięcia sukcesu i zmieniła sposób myślenia, że osiągnęła ogromny sukces i jest teraz milionerką. Myślę, że to jest bardzo motywujące i inspirujące. Ja często mówię o moich mentorkach, ale tak naprawdę tu nie ma jakiejś szczególnej historii, którą po prostu ja mogłabym opowiadać o nich. Każda z nich i tak samo jak ja, każda z takich osób po prostu ma swoją historię i to tak samo jak to może być Wasza historia, że dzisiaj słuchacie tutaj mnie na live'ie, a może się okazać, że za rok czasu Wy po prostu staniecie się też osobami bardzo bogatymi. To są,
To jest coś takiego, że w momencie, kiedy zaczyna być ciężko w Twoim życiu, szukasz odpowiedzi na pytania. Im bardziej się nad tym zastanawiasz, tym bardziej życie pokazuje Ci na przykład taką grupę, książki. Ja zaczęłam od tego, jak mieć więcej pieniędzy. Po prostu weszłam w Google i zaczęłam pisać. I na YouTube. Jak przyciągnąć więcej pieniędzy? Co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy? To jest bardzo proste. Jeżeli masz jakiś problem, wchodzisz na internet i zaczynasz tego szukać. I znajdujesz. Więc tak samo było na pewno z nimi, że skoro one były na minusie, no to zaczęły szukać odpowiedzi. I to się po prostu wszystko powiększa. Coraz więcej. Więcej wiedzy. Też miały coachów i tak dalej. Więc to każdy przechodzi podobny proces. Tak? A im dłużej jesteś w energii pieniądza, tym więcej tych pieniędzy będziesz mieć i będziesz się bardziej uczyć i szkolić od osób, które mają więcej niż ty i ty chcesz mieć więcej. Madzia, dziękuję bardzo. Madzia pisze, polecam Wam dziewczyny kursy Marty, to jest coś niesamowitego. Dziękuję Madzia, bardzo się cieszę. Przyznam szczerze, że moje kursy to jest kosmos, petarda, bomba. Nie wiem, jak to można nazwać, po prostu mózg nam, no po prostu mózg paruje, naprawdę, wierzcie mi. Jak podoba Wam się to, co tu jest na grupie, w modułach, w tej grupie Pokochaj Pieniądze, to na szkoleniach po prostu będziecie skakać pod sufit. Gwarantuję Wam to. Dobrze, czyli to jest to. Iwona nie może być na nagraniu, ma problemu. Wszystkie moje live'y są nagrane, wszystkie moje live'y są w modułach. Ja nie usuwam żadnych live'ów. Często mnie pytacie, czy będzie nagrane. Będzie, jest tutaj, nie ma problemu. Nic się, słuchajcie, w ogóle tym nie stresujcie. Jak w tej całej mgle wyłowić i skupić się na jednym celu tak, aby wszystko się nie rozmywało? Dorota pyta. Nie mam problemu z wiarą w cel i siebie, ale zbyt dużo pomysłów chodzi mi po głowie i nie potrafię tego ujarzmić. Dorota, po prostu łapiesz 20 srok za ogon, a musisz zacząć chociaż jeden Twój projekt, jeden Twój pomysł, tak? Po prostu zacznij go realizować, bo mówisz, że masz 20, no ale czy zaczęłaś któryś? Zacznij, musisz któryś zacząć. Nie możesz czekać, zastanawiać się, który mam zacząć? I będziesz myślała przez rok czasu, mam tyle pomysłów, ale właściwie to nic nie robię. Musisz zacząć. Madzia, dziękuję Ci bardzo, kochana. Młynarski Przemysław, gdzie są dostępne Twoje szkolenia? Więc tak, słuchajcie, powiem tak. Na mojej stronie, jeżeli założycie sobie moje konto, to tam są, możecie obejrzeć te same live'y, które są tutaj w grupie. Czyli nie dość, że one są tu w grupie, są również na mojej stronie. I teraz, jeżeli chodzi o szkolenia, jak wejdziecie sobie znowu w tematy, grupa ma zakładkę tematy i w tematach macie szkolenia, tak? I tam jest opis tych szkoleń, tak samo na stronie jest opis szkoleń. Jest mój post, który dałam ostatnio i napisałam listę szkoleń, które będą w jakim miesiącu. Czyli skończyłam Bogatą Kobietę wczoraj, tak? I teraz w styczniu będzie Otwórz się na zarabianie większych kwot, gdzie tam już jest lista zamknięta, ale jest lista rezerwowa. Więc jeżeli ktoś zrezygnuje, to możesz skoczyć na to miejsce. Czyli co trzeba zrobić? Napisać do mnie i zapisać się u mnie, ok? Kolejne szkolenie, bądź magnesem na klientów, stań się magnesem na klientów, będzie w lutym, można się zapisać. Stań się bogatą kobietą, znowu będzie w marcu, też można się zapisać. I teraz ja robię tak, że ja wpuszczam tylko określoną ilość osób do grupy za każdą edycją. Nie wpuszczam 500 osób, ani 400, ani 300, jest to maksymalnie 150 osób, 100-150 osób, żebym ja mogła sobie poradzić, że tak powiem, żebym ja mogła dać radę, wszystkim mam pomóc i wszystkim odpowiedzieć na pytania, kto mnie zaznaczy. Po prostu ja jestem tam i prowadzę to szkolenie. Te szkolenia są już nagrane w tym momencie, także można sobie obejrzeć, kiedy chcecie. To nie jest tak, bo często pytacie mnie na przykład o Martuś, czy to będzie live, a o której godzinie, bo ja mam dzieci, czy ja mogę to później obejrzeć, bo teraz nie mogę i tak dalej. To są szkolenia nagrane, wszystko jest tak samo jak w osobnej grupie po prostu na Facebooku, wszystko w modułach jest uporządkowane, do tego na mojej stronie internetowej, tak samo na tej platformie szkoleniowej, tam też możecie sobie to oglądać i oglądacie w swoim czasie. Więc nie ma problemu, że ktoś jest w Stanach, ktoś jest w Kanadzie, a ktoś jest w Europie i żeby tu nie było problemu. Każdy może sobie obejrzeć i dlatego, że jest mała grupka osób wpuszczana na każdą edycję, jestem w stanie odpowiedzieć praktycznie każdemu na jego pytanie. Także trzeba zapisywać się u mnie, proszę do mnie prywatnie napisać, ja zapisuję i ja przed każdym szkoleniem mniej więcej tydzień czasu, czy jak teraz będzie Otwórz się na zarabianie większych kwot, tak? I oczywiście opisy do szkoleń macie też tutaj w zakładce szkolenia i na stronie. Ja wysyłam mniej więcej tydzień przed szkoleniem link
do zapłacenia. Link do zapłacenia za szkolenie możecie dostać tylko i wyłącznie ode mnie. Nie ma tego na stronie, ponieważ ja daję pierwszeństwo tym osobom, które zapisały się na listę. Po prostu jeśli się zapiszesz, na pewno dostaniesz ode mnie link na 100%, tak? To myślę, że chyba dobrze wytłumaczyłam. Krysia, stań się bogatą kobietą, to ciąg dalszy czy powtórka dla nowych? Będzie nowa edycja, czyli to będzie to, co teraz było nagrane. Ja zawsze robię dodatkowo live, czyli ty byłaś już na moich chyba dwóch szkoleniach, to wiesz, że zawsze skakuję dodatkowo i za każdą edycją odpowiadam na pytania dodatkowo i robię jeszcze extra live, czyli kolejny temat. Więc osoby, które raz wykupiły u mnie szkolenie, one już po prostu zawsze dostają więcej. Coś mi tutaj światełko się, widzę, zmniejszyło, ale dobrze. Dobra, no, idziemy dalej. Czyli co? Jak w całej mgle wyłowić, skupić się... Aha, to już odpowiedziałam. Monika, jak wrócić do energii pieniądza? Jak wrócić do energii pieniądza? Generalnie nie mam pojęcia, co mnie wyrzuciło. Tak jak powiedziałam, wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. Elżbieta, tak, już się live zaczął. I Ania pyta, ja mam takie pytanie, chcę coś przyciągnąć, ale podczas myślenia wchodzą mi głowy zaraz inne potrzeby. Chodzi mi o pieniądze, gdy afirmuję, zaraz gdzieś wchodzi nie tak, jak powinno, jak to zmienić. Nie ukrywam, że mam dużo potrzeb i jakoś nie mogę się skupić. Jeszcze raz. Ja myślę, że ty musisz się po prostu wyciszyć. Najpierw to ty musisz się wyciszyć swój umysł, bo po prostu masz milion myśli na minutę. Czyli takim dobrym sposobem jest wyciszenie się jak? Na przykład licz sobie, albo możesz, jak chodzi zegar, tak? Jak tyka, tyk, 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 tyk. Skup się na tym przez minutę, przez dwie minuty, przez pięć. Wycisz się, ponieważ nasz umysł nie może skupić się na dwóch rzeczach równocześnie, tak? Coś mi tutaj zrobiło się ciemno, moi drodzy, ale dobra. Ciekawe, czy się dam radę trochę podświecić, czy nie. Nie da rady, dobra. Dobra, nieważne. Kontynuujemy, czyli słuchajcie. Długo żyłam na skraju nędzy, ale nigdy nie było tak, by pieniądze się nie pojawiały, ale okupowałam je bardziej dużym bólem emocjonalnym. Ja myślę, że to też jest związane z tym, że masz jakieś negatywne doświadczenia związane z pieniędzmi. Okej, dobra, słuchajcie. Nie wiem, to może tak u mnie widać, Ania, tylko z tym światłem. Dobra, więc tak, to co chciałam tutaj szybciutko dzisiaj powiedzieć, bo myślę, że dużo odpowiedziałam na pytania, to jest właśnie to, że powraca cały czas, zauważyłam, temat wdzięczności, tak? Musimy być wdzięczni za każde kwoty. Nie możecie uważać, że 1 zł to jest mało, 10 zł to mało, o, zarabiam tylko 1000 zł, zarabiam tylko 3000, o, jak będę mieć 5000, to będę szczęśliwy. Nie. Jeżeli będziecie szczęśliwi z tym, co macie w tym momencie, wtedy te kwoty po prostu zaczną się zwiększać. Ale musimy od czegoś zacząć, tak? Kolejna rzecz, co wy sobie mówicie codziennie? Zastanówcie się, co mówicie w swojej głowie, bo macie zakodowane pewne po prostu kody i jesteście wy, przypuszczam, kompletnie nieświadomi, co wy robicie, więc jeżeli idziecie do sklepu i mówicie, o, nie mogę tego kupić, bo teraz nie mam pieniędzy, to się musisz łapać na tym i mówić, halo, co Marta powiedziała? Przecież zawsze mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. Wszystko zawsze działa na moją korzyść. Co, jeżeli uwierzysz? Co się stanie, jeżeli uwierzysz raz w końcu, że to jest prawda i możesz mieć więcej pieniędzy, niż możesz wydać? Dlaczego w to nie uwierzysz? Co by się stało, gdybyś w to uwierzył? Twoje życie by się zmieniło na lepsze, prawda? Więc zacznij to stosować. To wymaga czasu, to jest proces. Siedzimy w energii braku pieniądza przez lat 20-30 i oczekujemy rezultatów 2 miesiące, 3 miesiące, pół roku. Ja cały czas to powtarzam, 2 lata. 2 lata mi to zajęło, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem tutaj. Czy żałuję? Czy to było długo? Nie. Nie żałuję i nie uważam, że to było długo i jestem przeszczęśliwa, że to zrobiłam, bo przynajmniej wiem, co mam robić, żeby mieć więcej pieniędzy i widzę, że to działa. I dlatego chcę pomóc innym, żeby uwierzyli, że też mogą mieć więcej pieniędzy, a nie potrzebują urodzić się w bogatej rodzinie, czy urodzić się pod złotą gwiazdą, czy mieć 20 fakultetów, prawda? I kolejna rzecz, co chciałam powiedzieć. Najpierw naprawiasz siebie, dopiero wtedy zmienia się twoje życie, czyli życie jest twoim lustrem. To, co ty myślisz, wysyłasz, tak? Tak jak w kinie, taki projektor. To jest projektor i to, co ty widzisz na ekranie, idzie z twojej głowy, tak?
Czyli zastanów się, popatrz, jak wygląda Twoje życie dzisiaj, czy jesteś z niego zadowolony, swoje sytuacje finansowe. Jeśli nie, to znaczy, że masz negatywne przekonania na temat pieniędzy, które trzeba naprawić. I wszystko, żeby to zmienić, jest w zakładce tematy i w zakładce, i przepraszam, tak, i w zakładce moduły w moich live'ach. Po kolei. Dlatego mówię, żeby nie oglądać moich live'ów od live'a 39, tylko od samego początku, przejedzie od początku, bo ja od samego początku, krok po kroku tłumaczę, co trzeba zrobić. Czyli porządkujemy najpierw swoją przestrzeń w domu, pozbywamy się starych gratów, pozbywamy się starej energii. To słuchajcie, jak ma przyjść do Ciebie nowe, skoro cały czas siedzi stare? Zrób miejsce na to coś nowe, co Ty chcesz. Musisz zrobić miejsce. Oczyść Twój portfel, wywal śmieci, które tam trzymasz, wywal stare graty, które są Ci niepotrzebne. Jeśli chcesz mieć coś nowego, zrób temu miejsce. Bo po prostu to nowe chce przyjść, ale nie ma na to miejsca, bo masz zawalone starymi rzeczami. Czy masz stare spodnie dziurawe, czemu je trzymasz? Wywal to, kupisz sobie zaraz nowe. Nie trzymaj starych rzeczy. Jeżeli trzymasz stare rzeczy, nie jesteś gotowy na nowe. Musimy się na to otworzyć, musimy zrobić porządek. Musimy po prostu wysyłać sygnał: jestem gotowy, zrobiłem miejsce. Mój garaż jest gotowy na mój nowy samochód. Wszystko jest piękne, czyste, przygotowane. Tak? Jestem na to gotowy, żeby dostać więcej. Więc dlatego pozbywamy się, a my tego nie robimy, bo boimy się, że więcej nie będzie. Nie wywalę tych dziurawych skarpetek, bo szkoda mi pieniędzy na nowe, pewnie nie będzie. W tych jeszcze mogę pochodzić. No, chyba nie do końca. I ostatnie, co chcę powiedzieć, jak bardzo tego chcesz, tak? Czyli jak bardzo chcesz tej zmiany, jak bardzo chcesz poprawy swojego życia, zastanów się.